Roślinie rzeczne w naturalnych warunkach występują w Afryce oraz na Madagaskarze, ale są też w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. To właśnie w Chorzowie. Na początku października przyszło na świat 5 warchlaków. To potomstwo dwóch samic, Melisy i Jagody oraz samca Pumby. Całe stado można już podziwiać na wybiegu. Dlatego z kamerą sprawdziliśmy, jak nowo narodzone młode przystosowują się do otoczenia. Karolina Komanda. Dopiero przyszły na świat, a już spędzają dnie głównie na zabawie. Chodźcie, chodźcie. Ich okres rozrodczy trwa od września do kwietnia i właśnie w Chorzowskim Zoo przyszło na świat 5 młodych. Urodziły się z 7 i 8 października od dwóch naszych mam, od Melisy i od Jagody. Ojcem ich jest Pumba, są to świnki rzeczne, które do nas też, którego co roku właściwie mamy przychówki i mamy się dobrze opiekują. Pochodzą z podmokłych terenów Afryki, mają długie uszy zakończone kosmykami włosów i rudą sierść. Często żyją w norach lub budują gniazda. Teraz spędzają czas głównie pod opieką ojca, ale od razu po urodzeniu były u boku mam. Piły mleko, ale zaczynają też jeść inne przysmaki. Ich pożywieniem to właśnie żołędzie, kasztany, jakieś orzechy jakiekolwiek i gotowane ziemniaki. To nie jest pierwsze potomstwo tej trójki rodziców. Rodzeństwo młodych warchlaków po osiągnięciu odpowiedniego wieku trafiło do innych ogrodów zoologicznych, m.in. do Niemiec.